No, dzień dobry, Wlok RSC na antenie BoxerOrg. Bardzo ciekawy pojedynek. Już w sobotę rewanż Joe Joyce'a z Zhilei Zhangiem albo Zhang Zhilejem. Jak wolicie, znakomicie zapowiada się ten pojedynek, zwłaszcza po pierwszym dość niespodziewanym rozstrzygnięciu, kiedy to Joe Joyce był faworytem, natomiast został okrutnie zbity przez Zhilei Zhanga. Nie wytrzymało oko, ale tam bardzo wiele, wiele rzeczy nie zagrało w boksie Joe Joyce'a. Jak zwykle zapraszam do oglądania, proszę o łapki w górę, wasze komentarze, co myślicie na temat tego rewanżu. Dla mnie kapitalny pojedynek, kolejny pojedynek Zhilei Zhanga z zawodnikiem z pierwszej dziesiątki, był pojedynek z Hrugowiczem, wielu mówiło, że Zhang ten pojedynek wygrał. Teraz mamy rewanż z Joe Joyce'em. Z kolei Joe Joyce aktywny, to on sprawiał przez dłuższy czas, że w tej wadze ciężkiej coś się działo. Właśnie Zhang ostatnio, wcześniej Joyce, Dillian White, Oleksandr Usyk sprawiali, że ta waga ciężka ciągle żyje. Nie możemy tego niestety tego samego powiedzieć o Tysonie Fury, który tutaj swoje szopki odgrywa, chce zarabiać pieniądze. Wilder i Joshua też chcą ogromnych pieniędzy od saudów, nie chcą wyjść ze sobą do ringu. Natomiast moim zdaniem ludzie, którzy tęsknią za erą braci Kliczko, nie mają jednak racji. Takich pojedynków właśnie jak Joyce kontra Zhang tamtej erze nie było. Jak ktoś tęskni, jak ja czasem tęsknię, to wystarczy, że włączę sobie na chwilę jakiś klasyk typu Władimir versus Lepa i Pianeta, czy Mormek, albo walkę Witalia z Gomezem. Ta tęsknota natychmiast mi przechodzi. Oczywiście super byłoby, gdyby doszło w końcu do tej pełnej kacji, żeby ktoś miał tytuł Undisputed, ale moim zdaniem jeszcze jeden pojedynek z Hrugowiczem i ten tytuł będzie się już należał. Tam miano jedynki Usykowi, natomiast na zapleczu mamy takich pięściarzy jak Zhang, Joe Joyce. No już przechodzę do tego, co działo się w pierwszym pojedynku, co moim zdaniem może wydarzyć się w drugim pojedynku. Pierwszy pojedynek był bardzo dobry, chociaż nie oszukujmy się, Joe Joyce zawiódł na całej linii. Kiedyś znany trener Roger Gladwell, który trenował Tomka Adamka, który przygotowywał go do pojedynku z Arturem Szpilką, tak trochę na odczepnego w kierunku dziennikarzy rzucił, że nie ma żadnego znaczenia, że Szpilka to mańkut, wszystko jedno, mańkut czy praworęczny, to wszystko w ringu i tak wygląda tak samo. Oczywiście to było złośliwe ze strony Rogera, który troszkę nie trzymał presji, troszkę może był już tym wszystkim zmęczony. Natomiast Joe Joyce rzeczywiście zawalczył z Zhilei Zhangiem w pierwszym pojedynku, tak jakby nie miało żadnego znaczenia, czy że boksuje z mańkutem. Wygląda jakby pierwszy raz w życiu boksował z mańkutem. Mówiłem to zresztą już w analizie tego pierwszego pojedynku. Ruszał się w stronę tej potężnej lewej ręki Zhanga, był zagubiony jak dziecię we mgle. Wydawało mu się, że będzie przechodził po tych ciosach Zhanga, tak jak przechodził po ciosach kolejnych swoich wcześniejszych rywali, ale nigdy nie mierzył się z piłkarzem tak unikalnym jak Zhang, bijącym tak mocno, tak ostro, tak precyzyjnie. Joe Joyce twierdzi, że jest większy, silniejszy, bardziej zdeterminowany. Rzeczywiście był troszeczkę lżejszy w tym pierwszym pojedynku. To prawdopodobnie był błąd, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju przepychanki z ogromnym Zhangiem, jeśli chodzi o walkę inside. Na pewno mógł być to błąd, ale nie wiem, zależy jaki mieli cel na myśli, przygotowując w ten sposób Joe Joyce'a. Moim zdaniem powinien był być cięższy, bardziej silny, właśnie po to, żeby tego Zhanga podmęczyć, był lżejszy, co okazało się niewypałem, a co gorsze, on był w tamtej walce wolny, pomimo tego, że był lżejszy. To jeśli chodzi o szybkość poruszania, to nie miało praktycznie żadnego znaczenia. Był bardzo, bardzo wolny w tamtym pojedynku. Joe Joyce snapple Zhanga, teraz mają postawić na siłę. Być może liczą na to, że będzie lepsza odporność w tej wzmocnionej wadze, że będzie bił mocniej, no bo w tej pierwszej walce nie wyglądało tam, że czymkolwiek zranił Zhanga Joe Joyce. On za to wielokrotnie był zraniony. To nie tylko chodziło o to, że to oko nie mało. Też był zraniony już czasami, zanim Zhilei Zhang rozbił mu to oko, to już wcześniej też piał się w posadach po tych lewych Zhilei Zhanga.
jaki będzie plan Joe Joyce'a na ten pojedynek, żeby rewanż był skuteczny. Na pewno musi uważać na tą lewą rękę bardziej. Oczywiście obroną Joe Joyce'a zawsze był atak, zawsze był ten volume, zawsze była ilość ciosów, zawsze było to zapychanie przeciwnika. Natomiast nie może wchodzić bezkarnie na tą lewą rękę Zhanga, bo ten bije bardzo mocno. Nie możemy tutaj wymagać od Joe Joyce'a, żeby nagle pojawiło się tam poruszanie głową Mike'a Tysona. Pewnie tego nie będzie. Joe Joyce ma 37 lat. Trudno, żeby nagle ten head movement się pojawił mi stąd i znowu przed tym rewanżem. Właśnie to, że szybko docierał do swojego przeciwnika, że szybko przechodził do pół dystansu, czy też walki inside Joe Joyce bardzo prostymi środkami, to była jego siła. Teraz będzie musiał bardziej uważać, bo te ciosy Zhanga są niesamowicie silne. Mówiłem, że to takie bomby rozpryskujące się, że to działa tak jakby z opóźnieniem ten impact. Ciosy Zhanga są niesygnalizowane. Ta lewa ręka Zhanga troszeczkę przypomina lewą rękę Corey'ego Sandersa. Może nie jest to aż tak niesygnalizowany ruch, natomiast jest to szybki ruch. Szybkie ciosy, proste. Joe Joyce składa się do tych ciosów długo. Zhilei Zhang szybciej pociąga za spust. To sprawia, że on w stanie błyskawicznie Joe Joyce'a skontrować. Joe Joyce musi lepiej operować aktywniej lewą ręką, tą swoją przednią ręką, co z mańkutem jest oczywiście utrudnione, natomiast bardziej wszechstronnie musi używać tego lewego prostego. Musi robić z niego zasięg, musi robić zasięg z takich szybkich serii, przechodząc do pół dystansu, żeby udało mu się tam przedrzeć. Musi stopniować siłę ciosu, uderzyć te ciosy na szybkość, nie po to nawet, żeby zranić Zhilei Zhanga, tylko właśnie, żeby skrócić dystans, żeby czymś go zająć, żeby był stale czujny. Nie udawało się to zupełnie w pierwszym pojedynku. Tam naliczyłem może jeden, dwa takie solidne lewe na dół, a tu kolejny klucz do ewentualnego zwycięstwa Joe Joyce'a to są ciosy na dół. Ale nie pacanka, ale takie właśnie potężne lewe haki, jak to mu się raz czy dwa udało w pierwszym pojedynku, ale tego było stanowczo za mało. Oczywiście krótkie ciosy na dół w walce inside też, przepychanka też, chociaż oczywiście to może również Joyce'a kosztować sporo zdrowia, bo Zhilei Zhang to jest ogromny facet, natomiast nie ma innego wyjścia w takim czystym boksie, jakiego próbował w pierwszym pojedynku z Zhangiem, nie ma żadnych szans. Jak mówiłem, wyższe IQ Zhanga, doświadczenia amatorskie mają obaj, ale jednak ta technika Zhanga jest dużo, dużo lepsza, szybciej pociąga za spust, szybciej myśli. Tu ten plan taktyczny Joe Joyce'a musiałby być perfekcyjny, a i tak przecież kolejne poprawki może nanosić Zhilei Zhang, na pewno jest w tym lepszy niż Joe Joyce. Także trudno tutaj będzie Joe Joyce'owi nawet z tym bardzo dobrym planem taktycznym, bo gorzej i głupiej zawalczyć w pierwszym pojedynku nie może oczywiście, natomiast i tak będzie trudno, bo nie tylko ten lewy niesygnalizowane bomby z lewej ręki, czy krosy, czy lewe proste z odwrotnej pozycji, natomiast też fenomenalny jest ten prawy sierpowy, już się rozpływałem nad nim wielokrotnie, kontrujący prawy sierpowy, czy ten check hook, czy też potrafi też zaczynać akcję tym ciosem, też doskonałe są kombinacje w sensie, także Zhilei Zhang ten arsenał ma znakomity. Nadzieją Joe Joyce'a oczywiście będzie to, że przetrwa tę pierwszą połowę walki, że nie da się tak porozbijać jak w pierwszym pojedynku i wtedy będzie podkręcał tempo, a może utrzymywał tempo, bo ten silnik Joe Joyce'a zawsze był znakomity, natomiast Zhilei Zhang słynął z tego, że on tego tempa nie wytrzymywał w drugiej połowie walki, że zadawał mniej ciosów, że oddawał inicjatywę, że tak prawie uciekł pojedynek z Forrestem, czy też z Filipem Hrugowiczem, chociaż jak wspomniałem, wielu i tak stawiało, że wygrał ten pojedynek Zhilei Zhang. To była bardzo równa walka. Ja miałem to dla Filipa minimalnie, ale pojedynek był świetny w perspektywie po tym, co zrobił Zhilei Zhang właśnie z Joe Joyce'em,
troszeczkę inaczej patrzyliśmy na Filipa Hrugowicza, bo bardzo krytyczni byliśmy wszyscy wobec niego po tym pojedynku z Zhangiem. Okazuje się, że 40-letni Zhang właściwie z każdego pojedynku, jeśli chodzi o te ostatnie, był coraz lepszy, miał więcej czasu na przygotowania, to owocowało jego świetną postawą. Tego swojego silnika oczywiście w tym wieku nie poprawi, natomiast jest to pięściarz inteligentny. Wie, kiedy pójść z tą serią ciosów, tak jak właśnie w pierwszej walce, pomimo tego, że w piątej rundzie widać, że zaczynało mu brakować sił, to jednak w szóstej w odpowiednim momencie rzucił wyższy bieg, pokazał sędziom, że trzeba zastopować ten pojedynek, że oko Joe Joyce'a będzie w stałym niebezpieczeństwie. Co może się wydarzyć w tej drugiej walce? No, biorę pod uwagę to, że będzie to lepiej przygotowany taktycznie Joe Joyce, że będzie lepiej używał tej lewej ręki, że będzie rzeczywiście większy, że będzie silniejszy, ale mimo wszystko będzie bardzo trudno. Będzie bardzo trudno moim zdaniem Joe Joyce'owi wygrać ten pojedynek. Jest to jeden scenariuszy, że ten silnik przeważy, że w drugiej połowie walki Joyce będzie naciskał zmęczonego Zhanga, że będzie zapisywał rundy na swoją korzyść. Ten scenariusz, że Joe Joyce wygra na punkty, jest oczywiście bardzo realny, ale jest też sporo pytań po tym pierwszym pojedynku co do Joe Joyce'a. Jaki to wpływ wywrze na pięściarza? Ta porażka, w dodatku porażka przed czasem. Joe Joyce ciosom się nie kłaniał. Ta jego ofensywa była falowa, dlatego właśnie, że potrafił przejść przez ciosy przeciwnika. Dlatego mówi się o nim, że jest juggernautem, że on tych ciosów w ogóle się nie bał, że jest mega odporny. Natomiast już od pierwszej rundy było widać, że ciosy źle Zhanga robią na nim bardzo duże wrażenie. Także Joe Joyce musi boksować mądrzej, ale też niezbyt mądrze. Nie może z tym przesadzić, nie może zbytnio czekać, dlatego że on przecież musi tego już w pierwszej połowie walki czymś źle Zhanga podmęczyć. Także tutaj wyważyć proporcje będzie bardzo trudno. Kolejne pytanie jest, jak będzie się sprawowało to uszkodzone oko Joe Joyce'a. Minęło zaledwie 5 miesięcy od tamtego pojedynku. Wspominał o tym w jednym z programów Peter Dzier, że też miał taką sytuację, że musiał wyjść do ringu po takiej podobnej kontuzji właśnie 5 miesięcy później, że on przez dłuższy czas nie sparował właśnie ze względu na to oko. Że później też była taka niepewność, jak to oko zareaguje w walce. Joe Joyce, który zawsze szedł jak walec, jeśli byłaby jakaś niepewność, zwątpienie tam się wkradło, no to w takim pojedynku byłby bez szans. Wydaje mi się, że Juggernaut rzeczywiście pała rządzą zemsty, natomiast kto wie, jakie skutki w tym jego mentalu ta porażka przed czasem zrobiła. Tak, przegrał przez kontuzję oko, natomiast wydaje się, że on też nie miał wielkiej ochoty kontynuować tamtego pojedynku. Był porozbijany, bardzo odczuwał ciosy Zhanga. On tam niespecjalnie protestował, kiedy sędzia zatrzymał tamten pojedynek. To jest po raz kolejny typowa walka 50 na 50. Dłuższy czas byłem za taką optyką, że Joe Joyce z poprawkami, właśnie będąc silniejszy, boksując mądrzej, próbując dużo boksować inside, zamęczać Zhilei Zhanga, wkładać mu tam te krótkie ciosy, sprawić, że ten silnik zacznie się zacierać, pomagać tym, że wydawało mi się, że to jest bardzo realna opcja, ta wygrana Joe Joyce'a na punkty i oczywiście tak może być, ale jednak ostatecznie przychylam się do tego, że piekielnie niewygodny będzie dla Joe Joyce'a po raz kolejny Zhilei Zhang. Wspominałem już o tym IQ, na pewno jest pięściarzem inteligentniejszym, mógł sobie z Danielem Dubois poboksować lewym prostym Joe Joyce, natomiast w pierwszym pojedynku ten lewy prosty został skasowany przez Zhilei Zhanga niemal całkowicie. Teraz spodziewam się, że lepszą robotę wykonają z trenerem Salasem, że będzie lepiej boksował tym lewym prostym Joe Joyce, natomiast też ma pole do manewru Zhilei Zhang. To jest pięściarz bardziej inteligentny, bardziej sprytny. W tych taktycznych gierkach na pewno będzie jednak lepszy niż Joe Joyce. No i oczywiście ten niesygnalizowany lewy nie był w stanie unikać
tego zupełnie Joe Joyce. Teraz być może trochę tę gardę uszczelni, ale kiedy będzie próbował zadawać ciosy, kiedy zechce właśnie ten volume, tą ilość ciosów podkręcić, będzie się otwierał, znowu będą okazje do tych potężnych kontr Zhilei Zhanga. Widzimy, tam jest to krótki ruch tą lewą ręką, a szkody są bardzo duże, bo bije bardzo mocno, precyzyjnie, ma doskonały timing, do tego dochodzi ten prawy sierpowy z odwrotnej pozycji. Zaskakująco dobre poruszanie w tym pierwszym pojedynku na tle oczywiście wolnego Joe Joyce, ale przypominam, że to był lekki Joe Joyce. Wyglądał na ważeniu jak gladiator, wyglądał świetnie. Mówi się o tym, że być może był zajechany przed tamtym pojedynkiem, że zbyt mocno trenował. Być może rzeczywiście część tego planu taktycznego się powiedzie Joe Joyce, a być może przetrwa w tym pojedynku do drugiej połowy walki, być może nie oberwie tak mocno w tej pierwszej, ale jednak wydaje mi się, że Zhilei Zhang będzie umiał wybrać właściwe momenty, że nawet gdy w drugiej połowie walki, gdy ten pojedynek się przeciągnie, to będzie umiał ponownie we właściwym momencie uderzyć, ruszyć ze swoją serią. Znowu naruszyć swoimi ciosami Joe Joyce'a. Tutaj mamy znak zapytania co do tego oka, co do tego, jak wpłynęła ta pierwsza porażka na Joe Joyce'a. Jak mówię, typowe 50 na 50, ale trzeba zawsze na kogoś tutaj postawić. Uwielbiam Joe Joyce'a, zawsze go broniłem, lubię jego styl, dlatego że jest to zawodnik, który zmusza do przeciwnika do walki. Jego pojedynki są praktycznie zawsze bardzo efektowne, bo jeśli Joe Joyce bije, to jest bity. Ale ostatecznie wydaje mi się, że Zhilei Zhang ponownie wygra przed czasem z Juggernautem. Co myślicie? Piszcie o tym w komentarzach, a na dzisiaj dzięki, cześć, do zobaczenia następnym razem.